Hej, tym filmem zaczynamy starą serię, czyli film o Herbert Vaughanie. Najpierw leci transzka, więc zapraszam do oglądania. Więc no, pojechałem na użytek ekologiczny, gdzie są te transzki, no i stwierdziłem, że poszukam coś dla was i nagram i wam coś opowiem. Więc teraz już oglądajcie. O, jest. Patrzcie, trzecia transzka. Powiedziałem, że trzecia traszka, bo pogubiły mi się nagrania. Było sporo tych traszek. Spójrzcie, mamy drugą traszkę. Mamy traszkę numer 5. Kolejna traszka. No i co? Znowu przechodzi. Traszki od razu po przebudzeniu zaczynają wędrować do zbiorników wodnych, aby odbyć tam gody na przełomie marca i kwietnia. Jednak nie jest to prosta wędrówka. Traszki mają do pokonania naprawdę kawał drogi, a bardzo często jest to kawał drogi przez miasta, drogi, ulice i inne zabudowania miejskie. Dlatego nie wszystkim się niestety udaje. Patrzcie, tej traszce się zupełnie nie poparciło się. No i szybko umarła, widać od razu została przejechana rowerem. No widzimy, kolejna martwa traszka. Patrzcie. Niestety, tak jak mówiłem, niektóre traszki nie dają rady. Tak jak ten samiec, widzimy, no nie poszczęściło mu się, no ktoś go rozjechał niestety. No raczej nie przeżyje. Widok cierpiącej traszki bez szans na ratunek na środku drogi rowerowej nie jest niczym miłym. Dlatego często ludzie muszą wziąć sprawę w swoje ręce i stawiają na przykład płotki lub prowadzą warsztaty edukacyjne, aby uświadomić ludzi, że takie zwierzęta są wśród nas. Traszki prowadzą tryb życia ziemnowodny oraz całodobowy. Jednak zauważa się, że dorosłe osobniki częściej pokazują się w nocy. W fazie lądowej najczęściej odżywiają się bezkręgowcami, ale są przypadki kanibalizmu u traszek zwyczajnych. Natomiast w fazie wodnej pokarmem są głównie larwy owadów, ale także kijalki innych płazów. Patrzcie, kolejna traszka. Widzimy, że to jest już inna płeć, bo widzimy tą różnicę w kolorach zupełną. Ona w ogóle szła w zupełnie przeciwną stronę niż ta poprzednia. Spójrzcie, po brzuchu widzimy, że jest to samiec, bo brzuch ma w kropki. No i jeszcze nie ma ubarwienia godowego, ale niedługo w marcu, na przełomie marca i kwietnia zaczną gody i wszystko się zmieni. Patrzcie, wygląda naprawdę fajnie. Jest chyba największa z nich wszystkich, które mi tutaj widziałem przed chwilą. Jest naprawdę piękna. Przeniesiemy ją przez tą ulicę, żeby już nie musiała się męczyć. I puścimy tutaj. No i oczywiście wyślę tam ludziom, którzy się tym zajmują tutaj, ile tych traszek nam się udało spotkać i w jakich miejscach, bo to są ważne dane. Gody u traszek zwyczajnych są bardzo ciekawe. Samce w tym czasie przybierają szatę godową, bardzo podobną do traszek grzebieniastych, jednak ten grzebień nie jest aż tak atrakcyjny jak u tego gatunku. A zapłodnienie poprzedza taniec godowy. Po zakończeniu godów traszki wychodzą na ląd. Ich siedliskiem stają się łąki, lasy mieszane i zarośla. W tym czasie prowadzą tryb dość skryty i pokazują się głównie tylko w nocy. Ich środowiskiem życia w fazie lądowej są głównie właśnie łąki, lasy mieszane, zarośla przyrzeczne, ale w trakcie godów są to zbiorniki wodne. Jednak nie byle jaki, ponieważ traszki mają swoje wymagania środowiskowe, jeśli chodzi o wodę. Traszki zwyczajne wchodzą do wody, kiedy jej temperatura osiągnie 4 stopnie Celsjusza. No dla innych płazów jest to dość niska temperatura, jednak to nie wszystko. Zbiornik powinien być dość płytki i gęsto porośnięty roślinnością wodną. Niektóre z nich decydują się na pozostanie w wodzie na cały okres ich aktywności, jednak wtedy głównie siedzą w kałużach. Podstawową różnicą między tymi dwoma zwierzętami jest to, że traszki należą do gromady płazów, a jaszczurki do gromady gadów. Również różnice w budowie ciała są bardzo zaznaczone. Na przykład traszki posiadają rozwinięty ogon, dzięki któremu mogą bardzo szybko pływać pod wodą, natomiast jaszczurki nie. Jaszczurki posiadają bardzo suchą skórę, natomiast traszki są po prostu wilgotne.
Do pomyłek dochodzi bardzo często przez to, że ludzie nawet nie wiedzą o istnieniu czegoś takiego jak traszka, ponieważ płazy ogoniaste są mniej znane niż te bezogonowe, czyli rzekotki, żaby, ropuchy i tłumaki, a natomiast płazy ogoniaste to salamandry i traszki na przykład. Podsumowując, traszki to naprawdę ciekawe zwierzęta i mają naprawdę ciężką sytuację na początku sezonu i są narażone na niebezpieczeństwo. Jednak są to piękne zwierzęta, no i powinniśmy zwracać uwagę, że istnieją i uważajcie po prostu, patrzcie pod nogi. Ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie, cześć.